Tadeuszem Majchrowiczem. Równie gorąco chcę powitać pracującego z nami do dziś byłego dyrektora, mojego poprzednika, pana Piotra Ruberka. I zasadnicza szkoła rolnicza. Potem zespół się rozrastał. W 1987 roku otwarto zasadniczą szkołę mechanizacji rolnictwa. 3 lata później Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Za kolejne 3 lata Liceum Ekonomiczne, a w 2000 roku Liceum Ogólnokształcące. W latach 90. zmieniały się organy prowadzące. Najpierw dostaliśmy się pod skrzydła Kuratorium Oświaty w Sieradzu, aby w 1999 roku trafić w opiekę powiatu wieruszowskiego, który jest naszym organem prowadzącym. Wicezespół Szkół Rolniczych w Lututowie z okazji 70-lecia istnienia Zespołu Szkół Rolniczych składam serdeczne gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów w utrzymaniu jak najwyższego poziomu działalności edukacyjnej. Życzę, by jubileusz był powodem do dumy, zadowolenia z dorobku szkoły, a także bodźcem do dalszego, sprężnego jej rozwoju. Gratuluję wszystkim Państwu. Gotowany, jeśli chodzi o wieś, rolnictwo w znacznej mierze przez efekty edukacyjne tej szkoły. Za cały wkład pracy, zarówno emerytowanych nauczycieli, wszystkich pokoleń nauczycieli, którzy tutaj w tej szkole pracowali, jak i aktualnego grona pedagogicznego, chciałem bardzo serdecznie. Podkreślają, że ta szkoła jest na mapie Polski i że ludzie, którzy tu pracowali od 70 lat, włożyli sporo serca, zaangażowania. W dniu dzisiejszym uważam, że będę wyrazicielem całej Rady Powiatu Wieruszowskiego, że należy skierować do wszystkich, którzy tu są, których nie ma, słowa podziękowania, uznania za to, co było. Tym wszystkim, którzy tu dzisiaj pracują, trzeba z panią dyrektor, całym gronem pedagogicznym życzymy, żeby były dalsze wyniki, żeby te ziarno siane codziennie przynosiło odpowiedni skutek i efekt, a jest to widoczne, ponieważ absolwenci, którzy tutaj są, których tu nie ma, no, są znaczącymi postaciami w życiu naszym. Także z tego trzeba się cieszyć, no i trzeba iść w kierunku nowoczesności, bo te ewolucje, które były od tych 70 lat, jak historia pokazuje, były bardzo duże. A prawdopodobnie wyzwania czekają jeszcze i grono dyrekcyjne, i pedagogiczne jeszcze większe, ponieważ no, świat idzie szybkim tempem do przodu. I życzymy, żeby to tempo utrzymać, a tam, gdzie jest możliwe, żeby wyprzedzić i zdobywać te laury i nagrody, tak jak pani dyrektor mówiła, i w województwie, i w Polsce. Wszystkiego najlepszego z okazji 70 lat, z okazji dożynek, które tak pięknie zostały tutaj pokazane, przystrojone. Za ten wysiłek również należą się słowa podziękowania i z okazji Święta Edukacji. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Serdecznie podziękować za przygotowanie wspaniałych ekspozycji, za przygotowanie tych dożynek. Myślę, że jest to taki ogromny ukłon ku rolnikom, ku ich bardzo ciężkiej pracy. Jest to również swego rodzaju podsumowanie roku w rolnictwie i patrząc tutaj na osoby, które znajdują się na tej sali, śmiem twierdzić, że nikt z nas nie pamięta tak bardzo ciężkiego roku dla rolnictwa. Myślę, że susza, w konsekwencji której był właśnie no, taki, a nie inny wymiar plonów zdziesiątkowała te plony i tutaj na pewno skutki tej suszy następnie ogłoszone jako klęskę suszy będą jeszcze oddziaływać na środowisko rolnicze jeszcze przez następne kilka miesięcy albo nawet i dłużej. Myślę, że ta susza również dotknęła, czy też dotknie
pośrednio wszystkich nas, jakże bogatą historię tej naszej szkoły. Myślę, że pan starosta się nie obrazi, że użyję tego do stwierdzenia naszej, dlatego, jako organ prowadzący, dlatego że ja cały czas uważam, że skoro ta szkoła jest w Lutowie, to jest naszą szkołą, prawda? I w związku z tym pozwoliłem sobie użyć tego stwierdzenia. Szanowni Państwo, 70 lat to również nie tylko historia tej szkoły, bo przecież historia szkoły jest ściśle związana z historią Lututowa, z historią gminy Lututów. Jesień się zaczyna, złota kropka i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicy wychodziła. Od twoich listów pachniało w ziemi. Bym wracał z tej szarym ze szkoły. Na ulicach w lekkim